Dobiega końca czteroletnia kadencja tego samorządu. Przed nami kampania wyborcza. 21 października wybierzemy nowego burmistrza, wójtów oraz radnych, ale wcześniej powinniśmy rozliczyć obecnych włodarzy i rajców z obietnic wyborczych, jakie złożyli nam w roku 2014. Na telewizyjnej stronie pod adresem www.ptvr.pl możecie Państwo głosować na najlepszego, najskuteczniejszego i najbardziej pracowitego Waszym zdaniem radnego Rady Miejskiej. W Dębicy, Rady Gminy Dębica i Rady Powiatu Dębickiego. Co zatem udało się zrobić obecnym włodarzom samorządowym i radnym dla naszego miasta, gminy i powiatu? Czy Dębiczanom żyje się teraz lepiej niż 4 lata temu? Jakie inwestycje zostały zrealizowane podczas tej kadencji? Ile środków zewnętrznych reprezentujący nas samorządowcy pozyskali dla naszego regionu? Na antenie Polskiej Telewizji Regionalnej PTVR w sieci Multimedia Polska S.A. rozliczamy burmistrza, starostę, wójtów oraz radnych z przedwyborczych obietnic. W specjalnej debacie o mieście i regionie realizowanej tylko na antenie naszej stacji podsumujemy dokonania obecnych włodarzy miasta, powiatu i gminy oraz naszych radnych. W kolejnych magazynach miejskich oraz debatach i rozmowach w studiu będziemy także przedstawiali Państwu kandydatów startujących w tegorocznych wyborach samorządowych. Na stronie internetowej polskiej telewizji regionalnej PTVR, już teraz w specjalnej zakładce, możecie Państwo głosować na najlepszego Waszym zdaniem Radnego Rady Miejskiej w Dębicy, Rady Gminy Dębica i Rady Powiatu Dębickiego. Wystarczy tylko kliknąć w baner, znajdujący się poniżej aktualnych informacji filmowych, i wybrać najlepszego, najskuteczniejszego i najbardziej pracowitego radnego mijającej kadencji samorządowej. Na stronie www.ptvr.pl dostępna jest także sonda, w której możecie Państwo głosować na jednego spośród kandydatów, który Waszym zdaniem powinien zostać nowym burmistrzem Dębicy. Zachęcamy Państwa do wyrażenia swojej opinii i do głosowania na stronie www.ptvr.pl i dziękujemy, że jesteście z nami. Nasz portal www.ptvr.pl codziennie odwiedza blisko 2000 internautów, a miesięcznie mamy ponad 50 tysięcy odwiedzin naszej strony. Zatem czas rozliczyć burmistrza wójtów starosty i radnych z obietnic, jakie złożyli nam cztery lata temu, i możecie Państwo to zrobić na naszej stronie.